kochani, dzisiaj przychodzę do Was z nowym filmikiem i będzie to Denko. Dawno nie było Denka, dawno nie było ulubieńcach, dawno nie było mojego wyrażania opinii o różnych produktach, więc postanowiłam, że nagram dla Was odcinek Denka, ponieważ też uzbierało mi się już bardzo dużo tego, więc będzie to wspaniała okazja, żeby przy okazji powiedzieć o produktach, które lubię, jak i o tych, za którymi zbytnio nie przepadam lub które mi nie przypadły do gustu. Powiem Wam, że nie jestem w stanie Wam pokazać całej siaty tych rzeczy, które mi się nazbierały, więc po prostu wykorzystam to w tym celu, aby zrobić takie regularne odcinki Denka z tych produktów, które mi się uzbierały i jakoś poukładać Wam to tematycznie, żeby to też nie było takie, wiecie, chaotyczne, bo strasznie sama też nie lubię oglądać chaotycznych rzeczy, więc wybrałam kilka produktów w sumie, które obejmą tak naprawdę całe ciało, czyli będą to włosy, twarz, makijaż, rzęsy, i również się znajdzie jedna rzecz, która jest do domu. Także jeżeli jesteście ciekawe, co to są za produkty, to nie przedłużając, zaczynamy. Zaczniemy może od samej góry, czyli od głowy. Ja jakiś czas temu, parę miesięcy temu, jak byłam u fryzjera, otrzymałam do wytestowania szampon oraz odżywkę z firmy Entyr. Wygląda to w ten sposób. Ja Was z góry przepraszam, że te opakowania są takie zdezelowane, no ale wiecie, one są zużyte, więc no ciężko, żeby wyglądały korzystnie. Więc z góry Was za to przepraszam, że one tak nieestetycznie wyglądają, czyli na przykład, że tutaj nie ma zatyczki. Wygląda ten szampon w ten sposób. Ten szampon ma, zaraz Wam powiem ile, 250 ml. Dokładnej jego ceny nie znam, aczkolwiek tutaj pisze 29 zł, więc tak by się to kształtowało mniej więcej, jeżeli chodzi o opis. Jest to szampon odbudowujący do włosów zniszczonych. I ten szampon właśnie był używany przez fryzjera, do którego swego czasu chodziłam. I jak to zwykle bywa u fryzjera, niezależnie od tego, co on by nam nałożył na włosy, to one i tak zawsze po fryzjerze wyglądają bardzo fajnie. I ja myślałam też, że po części jest to zasługa tego szamponu, dlatego też bardzo się ucieszyłam, kiedy dostałam właśnie ten szampon wraz z odżywką. Niestety odżywki nie jestem w stanie znaleźć. Gdzieś po prostu przepadłam. W każdym razie dostałam ten szampon i pokrótce mówiąc, myślałam, że jego rezultat będzie taki, że chociaż w jakimś stopniu te włosy faktycznie będą odbudowane, że te włosy będą jakieś takie fajniejsze, troszeczkę lepsze gatunkowo, jakościowo i troszeczkę bardziej odżywione. Ale niestety, szczerze powiem, totalny bubel, bo zużyłam go oczywiście, ale bardziej używał go mój mąż, który nie ma jakichś szczególnych wymagań, jeżeli chodzi o szampony po prostu. Natomiast ja go użyłam kilka razy, żeby mieć wyrobione zdanie na jego temat i po pierwsze ten szampon prawie w ogóle się nie pieni, po drugie pachnie jak taki tandetny, tani szampon. Tak naprawdę nawet źle mi się tym myło podłogę. Naprawdę, to jest coś, co jest totalną po prostu pomyłką. Ja naprawdę nie wiem, jak to jest możliwe, że ktoś pracuje na tym salonie fryzjerskim. Jak jesteśmy już przy włosach, to pokażę Wam szampony suche, które zużyłam w ostatnim czasie. Ta ilość mówi sama za siebie. Ja jestem namiętnym zużywaczem szamponów Batiste. Ja po prostu unikam mycia włosów jak ognia. Tak, w sensie takim, że po prostu jak jest tydzień roboczy, no to ja wolę pospać niż myć włosy. Poza tym nienawidzę. Świadomość taka, że mam wyjść, jak myłam głowę i suszyłam, to po prostu nie. To nie jest dobry pomysł, zwłaszcza jak było zimno, teraz już jest ciepło, może troszeczkę się zresocjalizuję w zakresie mycia włosów. W każdym razie jakkolwiek to strasznie brzmi, ja namiętnie używam suchych szamponów Batiste, ponieważ po pierwsze nie lubię zapachów włosów, jak się wstaje z łóżka, nawet jeżeli były dzień wcześniej umyte, więc i tak je muszę troszeczkę odświeżyć. Po drugie, jeżeli nie chce mi się ich myć, to po prostu je psikam i mam świeże. Po trzecie, szampony Batiste najbardziej mi się sprawdzają, najlepiej. Najdłużej utrzymują efekt tych odświeżonych włosów, też mają najfajniejsze zapachy. I pomimo tego, że wytestowałam też już wiele innych suchych szamponów, to do tych zawsze wracam i zawsze będę do nich wracać, bo je kocham i uwielbiam. I to jest Denko, które pokazuje, że one są fajne. Mam takie wrażenie trochę, jakbym tak się zachowywała jak gimnazjalistka dzisiaj. Czy też macie takie wrażenie? Dobra, teraz zakończyliśmy etap włosowy, więc przechodzimy do etapu twarzowo-makijażowego, że tak powiem. I na pierwszy plan zaczniemy od... Najpierw zaczniemy od pudrów transparentnych, ponieważ tak jak szampony suche, one również u mnie są po prostu czymś, co ja namiętnie testuję i namiętnie używam. I tu Was zaskoczę, ponieważ w ostatnim czasie zużyłam, słuchajcie, testowe produkty dwa. Jeden to jest puder ryżowy z matujący, super matujący, z Denis Carte, ale jakoś... Szczerze powiedziawszy, szału nie zrobił na mnie. Po prostu
był takim przeciętniakiem. Najlepszy jest nadal Vivo Fixing Powder, więc tutaj on pozostaje bezkonkurencyjny. A drugi produkt, którego opakowanie wygląda dramatycznie, więc nie pokażę Wam go od przodu, tylko pokażę Wam go od tyłu. Jest to puder transparentny z Bourjois Loose Powder w kolorze Peach. On ma takie żółte tony i bardzo fajny był pod oczy. Naprawdę bardzo fajnie się sprawdzał. Niestety po dłuższym czasie użytkowania, z racji tego, że jest to duża pojemność, po dłuższym czasie użytkowania ten produkt sprawił, że miałam strasznie wysuszoną skórę pod oczami, pomimo tego, że bardzo dbam o to, aby ją nawilżać. Więc niestety, ale nie wrócę do niego, jeżeli chodzi o produkt pod oczy, natomiast do matowienia całej twarzy i przypudrowywania sprawdzał się bardzo fajnie, aczkolwiek również troszeczkę jednak wysuszał tą buzię, więc to nigdy nie jest dobre. Ale dla tych z Was, które może nie mają suchej skóry i które tak szybko się nie wysuszają, to być może ten produkt okaże się fajny, więc polecam go wypróbować, ponieważ naprawdę może być czymś ciekawym i czymś, co będzie Wam się naprawdę fajnie sprawdzało. Dobra, i lecąc dalej, jeżeli jesteśmy przy makijażu, to powiem Wam o kolejnych dwóch rzeczach. Jest to Duraline z Inglota. Ja cały czas się zbieram do tego, żeby nagrać Wam film o tym, jakie może być zastosowanie tego właśnie specyfiku, tego środka, tego płynu, tego czegoś, bo naprawdę może być on bardzo wielofunkcyjny, więc wkrótce już to myślę, że nagram. W każdym razie Duraline z Inglota zużyłam, jest to już któreś moje opakowanie z rzędu. Ja używam tego codziennie, ponieważ nim rozwadniam sobie mój eyeliner żelowy z Maybelline Lasting Drama, więc tak, to jest mój specyfik, bez którego tak naprawdę na dzień dzisiejszy bym się nie obyła. Zdecydowanie Duraline z Inglota u mnie króluje i myślę, że jeszcze nieraz pojawi się w denkach. Kolejna rzecz, którą zużyłam i którą już oczywiście posiadam, tak samo jak Duraline, również już posiadam następne opakowanie, tak i to, jest to klej Duo z Inglota Adhesive. Jest to klej, który zastyga do bezbarwnego. Ja tego kleju używam już od bardzo, bardzo dawna, odkąd w zasadzie zaczęłam swoją przygodę z rzęsami, to jakiś czas używałam czarnego, a potem już przeszłam na ten biały do bezbarwnego zastygający i jestem bardzo zadowolona, aczkolwiek zauważyłam taką rzecz, która być może która może Was zaciekawić, mianowicie, że jeżeli aplikuję pasek rzęs na oko, które jest tylko, wiecie, przypudrowane, zmatowione, ale nie ma kreski, to ten pasek rzęs słabo się strasznie trzyma i powiem Wam, że miewałam już takie akcje, że w ciągu dnia normalnie się to odklejało i to nie było naprawdę nic fajnego, zwłaszcza jak wiecie, cały dzień przed Wami. No i tak, kurde, jak nie macie rzęs tak jak ja, no to taka trochę lipa. W każdym razie ja lubię ten klej i myślę, że będę do niego regularnie wracać, bo gdzieś tam jednak w głębi duszy i już się do niego przyzwyczaiłam i wiem, jak go zastosować, żeby było ok. Więc generalnie myślę, że ten mały minusik to gdzieś tam się da go obejść. Aczkolwiek też wiem, że inne dziewczyny również mają podobne zdanie, że troszeczkę się ta formuła tego kleju zepsuła i właśnie nie trzyma, więc to już też możecie mi dać znać, jeżeli miałeś do czynienia z tym klejem, czy również macie podobne zdanie. I oczywiście kolejna rzecz to są rzęsy. Jak już jesteśmy przy kleju, to też powiem o rzęsach. Mam tu dwa puste opakowania, ponieważ jest to denko. Dwa puste opakowania po moich ukochanych rzęsach, które aktualnie mam na oczach. Jest to model Wispies Black od Ardell. Swego czasu, jak wiecie, również byłam fanką chińskich rzęs z AliExpress, ale w jakimś czasie zaczęłam zauważać, że jakoś strasznie ciężko mi jest na oczach i powróciłam do moich Ardell Wispies Black. Tak wiem, wydaję na nie za dużo kasy, bo kupuję dwa opakowania na miesiąc, na wszelki wypadek i zazwyczaj tak mniej więcej one mi schodzą. Wiem, że za nie przepłacam również, ponieważ płacę za nie 24,99 albo 23,99, ponieważ nie ma ich w internetach i muszę je kupować w Rossmanie stacjonarnie, więc jestem tego świadoma, że przepłacam, ale no po prostu je kocham, więc jak to mam nie kupować? Także to są kolejne denkowe rzeczy, które są naprawdę super. I jak już teraz sobie zrobiliśmy makijaż twarzy i oczu, to musimy go wieczorem zmyć i wtedy przychodzi arsenał kosmetyków do demakijażu. I ja tutaj mam, moi drodzy, ja tutaj mam aż 3 produkty, które zużyłam do demakijażu i jeden mi spadł. I wszystkie mi się naprawdę świetnie sprawdziły i ciężko mi jest powiedzieć, który z nich byłby najlepszy. W pierwszej kolejności są to dwa płyny dwufazowe. Jest to dwufazówka z Ziai oraz dwufazówka z Nivea. A tu jeszcze w ogóle to jest mokre.
Ja częściej używam jednak tego z Ziai, ponieważ mam go dostępnego w moim Lidlu, więc jak mi się po prostu kończy, to kupuję następne opakowanie. A jeżeli chodzi o Nivę, no to tak średnio gdzieś... Zbyt często też nie jestem w takich sklepach, w których chyba można kupić tą dwufazówkę z Ziai, ale była naprawdę bardzo fajna i myślę, że jest troszeczkę delikatniejsza niż Ziaja. Ale obydwa te produkty naprawdę fajnie się sprawdzają i szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest wytypować, który z nich jest lepszy. Do obydwóch chętnie bym wróciła, więc to są takie denka, które będą również regularnymi denkami, bo jak tylko będą dostępne dla mnie te produkty, ten na pewno, a ten być może, to na pewno chętnie do nich będę wracać i ja je Wam również polecam, bo są naprawdę bardzo tanie, Ziaja jest tańsza i bardzo wydajne i bardzo szybko zmywają makijaż i rozpuszczają nawet wodoodporny eyeliner. Więc są naprawdę świetne. No i ostatnia rzecz, która również mi się bardzo fajnie sprawdziła, jeżeli chodzi o ciało całe, to jest taka marka Lidlowa La Luxe Paris Royal Vanilla i Argan. Jest to zwykłe takie masło, zwykłe piszę, że luksusowe, ale no zwykłe takie masło do ciała, które po prostu fajnie nabliża, ma fajny zapach, jest bardzo przyjemne, komfortowe, szybko się wchłania, nie zostawia lepkiej warstwy. Więc to są takie rzeczy, których ja poszukuję. Ja nie jestem w tym temacie jakoś mega wymagająca, bo po prostu ja już z góry wiem, że jeżeli coś ma w sobie argan, to dla mnie to będzie mega odżywcze dla mojej skóry i nawilżające, więc to mi wystarcza tak naprawdę. I ten argan już go kwalifikuje do tego, żeby po prostu nazwać go, że jest super. Także to jest taki balsam, masło, które bardzo fajnie mi się sprawdziło. Nie będę wracała do niego, ponieważ ja regularnie co chwilę testuję coś innego, więc moim oczywiście takim wiodącym produktem jest Perfecta masło czekoladowe, ale teraz właśnie zaczęłam też testować różne inne produkty, więc również w następnych denkach dam Wam znać o tych produktach, które teraz używam. I ostatnia rzecz jest to rzecz do domu i jest to Glade by Breeze o zapachu Clean Linen i to jest świeża bawełna, tak ja to tak na sobie tłumaczę z polskiego na nasze, jak to mówią. I powiem Wam, że ja uwielbiam ten zapach, bo wiecie jaki to jest zapach? Nie wiem, czy również macie takie wspomnienia z dzieciństwa jak ja, ale ja mam takie wspomnienie jak byłam u babci i u dziadka, że jak babcia robiła pranie, to pranie schło na dworze albo w ogóle jak było nawet w domu wieszane, był taki charakterystyczny zapach świeżego prania. I właśnie ten odświeżacz powietrza w aerozolu ma taki właśnie zapach takiego świeżego prania, czyściutkiego, schnącego w słońcu, na powietrzu, w wiaterku. Jejku, no po prostu ja już na samą myśl o tym to już się rozpływam, bo mi to niesie takie fajne wspomnienia przy okazji. Także w ogóle ostatnio używamy serii Glade by Breeze, one są bardzo tanie, jeżeli chodzi o dystrybucję w Lidlach, więc ja po prostu ich mam naprawdę pod dostatkiem, bo jak jestem za każdym razem w Lidlu, one kosztują 5,99 i po prostu ja kupuję sobie je do przodu, bo tak się boję, że mi się skończą. Ale nie, są naprawdę bardzo fajne i ja je bardzo polecam. Także naprawdę, jak lubicie tego typu odświeracze powietrza, to możecie się tym zainteresować. To by było na tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o mój projekt Denko. Pojawił się produkt, który się mi nie sprawdził, czyli taki troszeczkę bubelek. No a resztę możecie potraktować jak ulubieńców oraz produkty, które ja rekomenduję jako laurka i które mogę naprawdę z czystym sumieniem, sercem oraz w ogóle wszystkim czystym, to mogę Wam po prostu polecić i wiem, że się na pewno nie zawiedziecie. Koniecznie dajcie mi znać, jakie produkty Wy zużyłyście w ostatnim czasie i które z nich Wam się sprawdziły, a które okazały się totalną klapą. Jestem bardzo ciekawa, czekam jak zawsze na Wasze komentarze. I pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnych odcinkach. Życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło, pa!